Drodzy słuchacze i uczestnicy, spotykamy się dzisiaj już na tegorocznym 12. Narodowym Czytaniu w gminie Zawonia, któremu honorowo patronuje para prezydencka. Pragnę powitać w tym szczególnym dniu panią Agnieszkę Wersta, wójt gminy Zawonia, panią Grażynę Ogrodowicz-Nitkę, przewodniczącą Rady Gminy Zawonia, wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia, kierownik inwestycji panią Ilonę Buczak-Badowską, jego magnificencję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, profesora Jarosława Bosego, panią kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, magister Wioletę Fałowską, nadleśniczego Nadleśnictwa Oleśnicy Śląskiej, pana Pawła Górskiego wraz z małżonką. I jest mi również niezmiernie miło powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, czytających i gości. Drodzy Państwo, w tym roku wybraną lekturą wydarzenia Narodowego Czytania została powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Urokliwa, obfitująca w liczne odniesienia do flory i fauny, bogata w opisy naszych przepięknych polskich krajobrazów, potrzebowała odpowiedniej oprawy. Stąd, drodzy Państwo, wybór miejsca i nasza współpraca z Ośrodkiem Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. To tutaj, w otoczeniu lasów, przy tym pięknym stawie, który przycupnął przy domu myśliwskim, za chwilę zanurzymy się w niemeńskich krajobrazach, we wspomnieniach z powstania styczniowego i w uczuciach i emocjach towarzyszących wybranym bohaterom powieści. Drodzy słuchacze, Elizę Orzeszkową uważa się za najwybitniejszą powieściopisarkę końca XIX wieku obok Bolesława Prusa. Pozostawiła ogromny dorobek literacki, powieściowy, nowelistyczny, publicystyczny, epistolograficzny, a także niezwykłą biografię kobiety wykształconej, niezależnej, odważnej i samodzielnej, znanej z postępowych i demokratycznych poglądów. W 1884 roku ówczesny redaktor Tygodnika Powszechnego zamówił u Orzeszkowej powieść społeczną, która miałaby obejmować tematykę stosunków między dwiema warstwami społecznymi, szlachtą zagrodową i mieszkańcami wsi pod tytułem Mezalians. W trakcie pracy nad utworem zmieniły się wstępne założenia. Powieść rozrosła się do rozmiarów wielkiej epopei przedstawiającej obraz życia polskiego na kresach. Przed przystąpieniem do pracy nad powieścią Orzeszkowa dokładnie poznała różne środowiska nadniemieńskie i studiowała szczegółowo świat przyrody, aby wiernie oddać realia tamtego świata. Tytuł powieści zmieniła na bardziej korzystny Nad Niemnem. Powieść zebrała świetne recenzje, błyskawicznie weszła do literackiego kanonu, a po wielu dekadach stała się obowiązkową lekturą licealistów. W formie książkowej została wydana w 1888 roku. Opisy przyrody w Nad Niemnem są ważnym elementem znaczeniowym powieści i zajmują w niej wiele miejsca. Eliza Orzeszkowa za ich pośrednictwem stworzyła niezwykle dokładną i malarską konstrukcję świata przedstawionego. Podkreśliła jego piękno i silny związek człowieka z naturą. Opisy okolicy urokliwego Niemna przedstawi Państwu pani Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Dziękuję Państwu.
Ja pozwolę sobie jeszcze przywitać jedną osobę, która tak naprawdę nas tu gości na tym terenie, czyli pana profesora Wojciecha Pusza, który jest szefem ośrodka. Drodzy Państwo, nad Niemnem. Opisy przyrody wspaniałe. Mam nadzieję, że uda mi się otworzyć właśnie to, co autorka chciała przekazać. Za swoją ułomność serdecznie przepraszam, ale powiem, tekst bardzo trudny. Krótki, ale trudny. Tak jak właśnie wszystko to, co jest związane z Nadniemnym i z opisami przyrody. To co? Pani Grażyno, zaczynamy. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z nad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba. Ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare krzywe wierzby i samotne słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półobręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym w tym tle, w zmieszanych z dala zarysach, rozpoznać można było dwór obszerny, i w niewielkiej od niego odległości na jednej z nim linii rozciągniętych szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami w powietrzu czystym i spokojnym wzbijały się proste, i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Ogromne brawa, prosimy. Zarówno miejsce, jak i czas można sprawdzić na mapie, a można zobaczyć na własne oczy nawet dzisiaj. Pierwowzorem miejscowości Korczyn są Miniewicze, które współcześnie położone są w obwodzie grodzieńskim około 40 km na południowy wschód od Grodna. W czasach Orzeszkowej znajdował się tu dwór Jana Kamińskiego, dalekiego krewnego Orzeszkowej. Przyjeżdżała tu na wakacje, dobrze znała i lubiła tę miejscowość. Opis wspomnianego dworu w Korczynie przedstawi pani Grażyna Ogrodowicz-Nitka, przewodnicząca Rady Gminy Zawonia. Dziękuję. W korczyńskim dworze na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jawory, otoczone niższą od nich gęstwiną koralowych bzów, akacji, buldenerzów i jeszcze niższą jaśminów, spirei i krzaczastych róż. Dookoła starych, kiedyś kosztownych sztachet, topole, kasztany i lipy ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki. U zbiegu dwóch dróg okalających trawnik i rosnące wśród niego potężne grupy drzew i krzewów stał dom drewniany. Także niepobielony, niski, ozdobiony wijącymi się po jego ścianach powojami. Z wielkim gankiem i długim rzędem okien, mających kształt nieco gotycki. Na ganku pomiędzy oleandrowymi drzewami rosnącymi w drewnianych wazonach stały żelazne kanapki, krzesła i stoliki.
naprzeciw gospodarskich zabudowań wznosiła się nad sztachetami gęsta zieloność starego, znać bo w aleje z grubych drzew wysadzanego ogrodu. Dalej widać było jednego z krańców ogrodu, prześwicający przez zieloność ów wysoki, w słońcu złocisty brzeg Niemna. A z niektórych punktów dziedzińca widzialną była i sama rzeka szeroka. W tym miejscu okrągłym łukiem skręcająca się za bór ciemny. Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe. Jak działo się tu teraz? Aby się o tym wiedzieć, trzeba było dowiadywać się z bliska. Ale co w oczy od razu wpadało, to wielka usilność o zachowanie tego miejsca w porządku i całości. Jakaś ręka gorliwa i pracowita zajmowała się wciąż jego podpieraniem, naprawianiem, oczyszczaniem. Sztachety psuły się tu powielokroć, ale zawsze je naprawiono, więc choć połatane, stały prosto i dobrze strzegły dziedzińca i ogrodu. Stare również gospodarskie budynki miały silne podpory, a w wielu miejscach nowe strzechy i nowe pomiędzy drewnianymi ścianami słupy z kamieni. Wielkie brawa, poproszę. Powieść nad Niemnem opisuje polskie społeczeństwo po powstaniu styczniowym i to, jaki wpływ na życie ludzi tamtego okresu miało to wielkie wydarzenie. Było ono najbardziej aktualnym słowem polskiego myślenia politycznego. Autorka, idąc w ślad za Sienkiewiczem, pragnęła pokrzepiać serca rodaków budującą ideą ojczyzny, którą jednak pozbawiła w tej powieści szaty historycznej. Gwarne rozmowy prowadzone na dworze Korczyńskim przedstawią Państwu uczniowie Daria Ogrodowicz i Sebastian Dydacki-Kosowan z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Mikołaja Kopernika w Zawonii pod przewodnictwem pana Daniela Ciby. Dziękuję bardzo. Na ganku rozstawiono już stoły kartowe, ale grono poważnych panów jeszcze do gry nie zasiadało. Kończyli picie likierów, palili cygara i gwarnie rozmawiali. Wprzód nieco do salonu dolatywały z rozmowy ich niektóre słowa, rzeczby można techniczne czy profesjonalne, jako to tyle i tyle kopiejek za pud takiego i takiego zboża, tyle i tyle za wiadro wódki, taki i taki umód, taka i taka orka, siejba, kośba i tak dalej. Teraz jednak mówili już o polityce. Przedmiotu tego dotknął pierwszy Darzecki, który pod grubą kolumną zieleni, sztywnie stojąc i kręte nitki cygarowego dymu cienkich warg wypuszczając. Płynnie i kwieciście mówił o różnych w gazetach wyczytanych przewidywaniach i kombinacjach. Niektórzy z sąsiadów żywszymi albo i rubasznymi uwagami i wykrzykami mowę tę przerywali. Najbardziej nawet ogorzali i zgrubiali, najmniej z pozoru do czynienia mieć mogący z jakimkolwiek drukiem. Przy tej okoliczności mówili o krajach dalekich i ludziach potężnych, zapalając się przy tym, rozprawiając i zawzięte zawodząc sprzeczki. Te gazety, moi panowie, to czyste zawracanie głowy i nic więcej. Jak się ich człowiek na noc naczyta, to potem śnią mu się takie rzeczy, że wolałby wcale nie spać. Pod zielonej kolumny trochę ironiczny głos Darzeckiego zapytał. Cóż takiego? Czy miałeś, panie Benedykcie, z powodu gazet straszny sen jaki? Naturalnie. Odparł Korczyński. Jak jeszcze straszny. Uśmiechnął się żartobliwie, ale zarazem długiego wąsa mocno w dół pociągnął. Nie jestem przecież babą, abym snami miał się przerażać. Zaczął. Ale miałem jeden taki, że każdemu by od niego włosy dębem na głowie stanęły. Ot jak było. Przed dwoma jakoś miesiącami naczytałem się był wieczorem o wojnach takich, co były, są, będą i licho już zresztą wie jakich. Zaraz potem położyłem się, usnąłem i śni się mi. Uważacie, panowie, że do Korczyna naszło mnóstwo wojska bismarkowskiego, słowem pruskiego wojska, dziedziniec i ogród pełen żołnierzy, dom pełen oficerów,
Ja w strachu. Zniszczą Korczyn, myślę sobie. Do góry nogami przewrócą, spalą, stratują, rozerwą, jeżeli nie przyjmę ich tak, jak tego żądają. Co robić? Wola, niewola, przyjmuję. Tak zdaje się, zwijam się, tak częstuję, karmię, poję, zapraszam, w oczy patrzę, czy kontenci. Oni piją, jedzą, hałasują, hulają. Chwała Bogu, kontenci, myślę sobie, i sam kontent jestem. Odmyślę, zaraz pójdą sobie z Panem Bogiem, objadłszy mnie, co prawda, dziedziniec i ogród zdeptawszy, ale resztę w całości zostawiając. Już zdaje się i odjeżdżać sobie mają. Żołnierze na konie siadają, oficerowie szable przypasują. Już zaraz i cicho u mnie będzie. Wychodzę, zdaje się na ganek, z wielkim ukontentowaniem. Aż tu, panie, patrzę z tych pagórków, co to wiecie, tam het, za równiną, drugie wojska. Tu zaciął się. To tamto. Promień słońca filuternym błyskiem przebiegł mu w piwnych źrenicach. Cóż, strach mnie do szpiku kości przejął. Lecą, to tamto. Panie, pędzą, także do Korczyna. Wprost do Korczyna. A tamci jeszcze nie wyjechali. Masz, myślę sobie. Przyjmowałem jednych, aby mi dworu z dymem nie puścili. A teraz to, tamto i będzie mnie tu ostatni amen. Jak chcesz, człowiecze, kręć się i wierć się. Nie wykręcisz się i nie wywiercisz. Z tej strony ci w skórę i z tamtej także w skórę. O Jezus Maria, obudziłem się, cały w potach i nazajutrz chodziłem jak struty. Orzeszkowa w swojej twórczości poruszała tematy dotyczące problematyki społecznej, narodowościowej, kobiecej, także feministycznej. Wypowiadała się na tematy związane z emancypacją kobiet, ich prawem do oświaty, do uprawiania zawodów zarezerwowanych dla mężczyzn, do samodzielnego uczestnictwa w życiu kulturowym i publicznym. Kobiety były głównymi bohaterkami wielu jej utworów i to kobiety różnych generacji, ale także różnych stanów. Sama prezentowała postawę kobiety niezależnej, wolnej, nieskrępowanej konwenansami, która mimo obowiązujących schematów żyła jak chciała. Pewien przejaw emancypacji poznamy we fragmencie rozmowy między kuzynostwem Justyną i Zygmuntem w wykonaniu Anny Balaszczuk, Pauliny King i Macieja Jezierskiego, uczestników dyskusyjnego klubu książki w Zawoni. W pustym zupełnie salonie Justyna, przed otwartymi drzwiami stojąc, patrzała na towarzystwo rozsypujące się w różne strony ogrodu, aż odwróciwszy się ku sali jadalnej zmierzała. Zaledwie jednak kilka kroków uczyniła, usłyszała za sobą szybkie stąpanie i z cicha wymówione swe imię. Zygmunt Korczyński szedł za nią. Niespokojne spojrzenia rzucając na fortepian, krzesła i stoły. Zapomniałem wziąć kapelusza. Kapelusza szukam. Ze zmieszaniem i drżącymi usty wyszeptał. Prędko, zanim usunąć się zdołała, zbliżył się ku niej i rękę jej pochwycił. Kuzynko, zaczął. Czy nie cofniesz tych słów, które tylko co powiedziałaś? Zupełnie i nigdy? Więc o przeszłości zapomniałaś zupełnie i nigdy niczym dla mnie nie będziesz? Nawet przyjaciółką? Siostrą? Ależ ja nie mogę. Osłupiała zrazu, oblana gorącem jego słów i wzroku. Prędko jednak i ruchem gwałtownym rękę swą z dłoni jego wyrwała. Czego chcesz ode mnie? Zawołała. Jakim prawem? Za co robisz sobie ze mnie zabawkę całego swego życia? Dość już. Proszę cię, kuzynie, czego chcesz? Słowa plątały jej się w ustach i głos zamierał w gardle. Duszy twojej chcę, Justyno, przyjaźni, ufności. Duszy? Zaśmiała się i przeciągle, i bolesna ironia mignęła jej w oczach. Czy myślisz, że ja jestem takim samym dzieckiem, jakim byłam wtedy, kiedy mnie te wszystkie twoje piękne, o, takie poetyczne słowa. Nie dokończyła.
Nagle opanowała siebie i postąpiwszy parę kroków naprzód, rękę ku ogrodowi wyciągnęła. Idź, kuzynku, i podaj ramię żonie swojej, która jest ślicznym i zapewne dobrym dzieckiem twemu sumieniu powierzonym. Ona cię kocha, a moja dusza... Od stóp do głowy drżeć zaczęła. Moja dusza... Dokończyła. Nie przyjmie nigdy tego, co ty jej teraz ofiarować możesz. Chwiejnym trochę, ale śpiesznym krokiem, jakby nie tylko od niego, lecz i od samego i siebie uciekała. Z salonu wyszła. W sali jadalnej zobaczyła Martę, która nisko schylając się nad stołem i głośno sapiąc, pogrążona była w układaniu na kryształowych podstawach owoców i konfitur. A to cóż! Głowę podnosząc krzyknęła Marta. Czego ty chcesz ode mnie? Łagodniej zapytała. Drżąca jeszcze i ze łzami w oczach Justyna szepnęła. Może pomóc, przynieść, cokolwiek zrobić? Ot jeszcze czego. Wiesz dobrze, że nie lubię, aby ktoś wtrącał się do moich interesów. Sama sobie zawsze radę daję i teraz dam. Baw się, kiedy ci wesoło. Mnie nie wesoło. Odpowiedziała. A co ja na to poradzę? Melancholiczka jesteś. Do głowy po rozum pójdź, chłopców wybałamuć, no i to wesoło będzie. Mówiła to zwykłym sobie tonem, szorstko i ironicznie, ale zmarszczki jej czoła przerzedziły się trochę, a wzrok ognisty i chmurny nabierał przyjaźniejszego wyrazu. Zdawało się, że nawet podniesie swą rękę, po której ściekało trochę konfiturowego soku, i ruchem pieszczoty przesunie ją po rozognionej twarzy stojącej przed nią dziewczyny. W powieści Orzeszkowa ukazuje konflikt między dworem w Korczynie a wsią Bohatyrowicze oraz stosunki między chłopami a właścicielami dworów. Spory nacisk w powieści położony jest na wartość pracy i jej pozytywny wpływ na życie człowieka. Fragment o pracy na roli przedstawią uczniowie Zuzanna Piotrowska, Iga Sosnowska, Karolina Sokołowska i Jakub Kaszuba ze Szkoły Podstawowej imienia księdza Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie pod kierownictwem pani Lucyny Mróz i pani Małgorzaty Sypniewskiej. Justyna wyszła ze zbożowej puszczy i pod gruszą stanęła. Od jednego ze wzgórzku gruszy polnej posuwał się pług ciągnięty przez parę koni, z których jeden był kasztanowiaty z konopiastą grzywą, drugi gniady z białą nogą i białą łatą na czole. Za pługiem z rękami opartymi na wysoko sterczących rączkach pługa szedł wysoki i zgrabny człowiek w białym płóciennym surducie, długim do kolan obuwiu i małej czapce, która skórzanym daszkiem osłaniając mu czoło i zasłaniała z tyłu głowy jasno złocistych włosów, szedł prosto, równym krokiem, bez żadnego widocznego wysilenia, lejce z grubego sznura, mocno z sobą połączone i wzdłuż boków końskich wyprężone, poniżej ramion opasywały mu plecy. Pług posuwał się dość prędko. Lemierz głęboko pogrążał się w rolę. Po żelaznej, błyszczącej policy nieustannie przepływały strumienie ciemnej, w miałki piasek rozsypujący się ziemi. Pług posunął się znowu, tylko daleko powolniej niż w przody. I znowu lemierz głęboko rył się w pulchną rolę, a po błyszczącej policy spływały strumienie ciemnej, miałkiej ziemi. Justyna wąskim brzegiem żytniego łanu szła obok pługa. Z niejakim zdziwieniem na zachmurzoną nagłe twarz towarzysza patrząc, po chwili wskazując rolę zapytała. Po koniczynie? A jakże? Odpowiedział. Pod pszenicę? Rzucił na nią szybkie spojrzenie, w którym błysnęło trochę niedowierzania i obawy. Pomyślał może, że ona chce z niego zażartować. Panienka niby to zna się na gospodarstwie? Zmieszała się z kolei. Istotnie bardzo mało posiadała wiedzy o tej ziemi, po której stąpała i której zjawiska, obrazy i plony budziły w niej często ciekawość i zachwycenie. To i owo z rozmów toczonych dookoła niej zapamiętała, ale z bliska pracom rolniczym nie przypatrywała się nigdy. Wszelako bywa. Odpowiedział.
jest ciężko i jest lesko. Po pierwsze, to od gruntu zależy, a po wtóre od uzwyczajenia i od siły. Do tego i pługi teraz inne jak dawniej. Dla mnie murg zaorać to tak jak prawie na spacer pójść. Przy ostatnich wyrazach głową rzucił raźnie. W górę spojrzał i znowu w uśmiechu. Ale tym razem jakby triumfującym białym zębem pod złotawym wąsem błysnęły. Widocznie w poczuciu siły własnej i uzdatnienia do tej pracy, którą przez całe życie spełniał. Uczuł się dumnym i wesołym. W ogóle w postawie, mowie i całym obejściu się jego dziwne mieszały się ze sobą. I ruchliwie jedna przed drugą ustępywały. Cicha nieśmiałość i harda buntość, kobieca, prawie wstydliwość i męska dojrzała siła. Coś u pługu poprawiwszy, wyprostował się na konie, który stanęły cmoknąć i promieniającą twarzą zawołał. Prędzej bym śmierci spodziewał się w tym momencie, niż panienkę wśród pola zobaczyć. Wszyscy mówili, że dziś wydworzy bal. Niewesoło mi było na tym balu i wolałam iść w pole. Żywo też i zupełnie mimo woli odpowiedziała Justyna. Uśmiech zniknął z jego twarzy, dłużej i śmielej niż dotąd popatrzył na nią. Ja to już dawno wiem. Ciszej znowu odpowiedział. Że panience nie zawsze tam bywa wesoło. Ludziom gąb nie zatknąć, a i twarz człowieka wygada czasem, co się w sercu kryje. Jaż panienkę choć z daleka, a często widuję. Orzeszkowa w Miniewiczach poznała mieszkańców okolicy Bohaterowicze i zaprzyjaźniła się z nimi. Nazwę Bohaterowicze zachowała w powieści, jak zachowała też nazwy okolic nadniemeńskich. Dziś, jak za czasów Orzeszkowej, po jednej stronie wzdłuż Niemna znajduje się wieś białoruska, po drugiej stronie, też wzdłuż rzeki, okolica zamieszkała przez schłopiałą szlachtę polską. Fragment opisu zaścianka Bohaterowiczów przedstawi pani Marlena Rein, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni. Justyna szeroko otwartymi oczami dokoła siebie patrzała. Znajdowała się teraz w samym niejako wnętrzu okolicy, spajającymi ją dróżkami i ścieżkami postępując. Kilkadziesiąt domów, które okrążała albo przez których dziedzińce i ogrody przechadziała, zamieszkiwało kilkaset istot ludzkich, które wszystkie u końca tego dnia pogody i pracy wysypywały się na zewnątrz. Mnóstwo kraciastych spódnic i kolorowych kaftanów kobiecych migotało wszędzie. Na dziedzińcach, wśród ogromnego gdakania kur, kobiety cienkimi głosami do nocnych siedlisk zwoływały domowe ptactwo. Inne siedziały za zagrodach, pieląc warzywo. Inne jeszcze szły z wiadrami wody na ramionach albo w wielkich fartuchach niosły dzikie zielsko. Albo przed domami myły domowe statki. Albo po grzędach rwały do koszów liście sałaty, lebiody, buraków. Jednokonne i dwukonne pługi na szeroko rozkraczonych włokach położone wracały z pola, a idąc za nimi mężczyźni starzy i młodzi w kapotach i w surdutach, wysokich butach i bosi, w czapkach małych i zgrabnych albo wielkich i kosmatych pokrzykiwali na konie, z daleka zamieniając się urywkami rozmów. We wnętrzu domów huczały obracane żarna i stukały krosna. Na każdej drodze, za każdym płotem ożywał się tędent koni, które chłopi wyprowadzali na nocną paszę. Na każdym dziedzińcu szczekał lub bawiąc się z dziećmi wesoło skomlił jakiś mucyk, żuczek, sargas, wilczek. Pod gęstymi warzywami śmigały bure i czarne koty. Butne koguty z płotów i gałęzi rzucały światu przeciągłe dobranoc. Stada kaczek powracających z rzeki wylatywały zza gór i z krzakiem padły na trawy. Czasem pod ścianą domu kilka podstarzałych kobiet siedziało na długiej ławce, gwarząc spokojnie, z bezczynnie na kolana opustoszałymi rękami. Czasem siwowłosy starzec powoli przeszedł pod szeregiem wysokich lip. Lecz w ogólności był to rój ludzki, do roju pszczół podobny, ciężko i własnoręcznie pracujący w grubej odzieży z grubimi rękami, z ciemną ogorzałością na twarzach i z potem na czole.
Nie ponury jednak, owszem, tu i ówdzie rzucający w powietrze wybuchy śmiechów kobiecych, młodzieńczych, dziecięcych. Orzeszkowa przykładała wielką wagę do realizmu w powieści. Mając żywo w pamięci wygląd zaścianka bohaterowiczów, obrazowo i plastycznie opisała dom i zagrodę Jana. I właśnie ten opis przedstawi dla Państwa pani Agnieszka Andruszczak z zespołu szkolno-przedszkolnego w Zawoni. Był to raczej mały i skromny obrazek wiejskiej zagrody, ale który dziś i z bliska widziany powiał na nią czarem ciszy i świeżości. Śliczna zagroda, zawołała, kto tu mieszka? Stryj Anselm, czyli my wszyscy troje, bo pomiędzy nami we wszystkim jest wspólność. Mówiąc to, dwoma skokami przebył białą drogę, wieś z polem rozdzielającą, jednym ruchem ręki otworzył na oścież zamykającą ogrodzenie przezroczystą i niewysoką bramę. Jan Bohaterowicz z czapką w ręku i schyloną w ukłonie głową stał u bramy, wyciągniętym ramieniem wnętrze zagrody ukazując. Proszę wejść, bardzo proszę wejść i spocząć. Stryj będzie bardzo kontenty i siestry zaraz zawołam. Proszę, bardzo proszę. Nieśmiałość jego zniknęła bez śladu. Na swoich śmieciach puszył się trochę i dumniał, grzeczną przy tym gościnność okazać pragnąc. Zagroda była dość obszerną. Płot z niewysokich i gładko ociosanych desek zrobiony obejmował dobry murk ziemi, na której z zielonej jak szmaragd łąki wyrastała setka młodych, przed kilku laty zaledwie zasadzonych grusz, śliw i jabłoni. Środkiem ogrodu koła wyżłobiły na trawie dość szeroką drogę i gęsto zasiała się na niej biała dzięcielina. Za owocowymi drzewami ze 20 ulów na błękitno pomalowanych do połowy kryło się włanie biało i różowo kwitnącego maku, zza którego wystrzeliwały malwy obrosłe płaskim i różnobarwnym kwiatem i ukazywała się gęstwina melisy, bladej na tle ciemnozielonych, wysokich i rozczochranych konopi. Dalej nisko na zagonach rosły lub wiły się warzywa. Żółte słoneczniki wzbijały się nad delikatnym lasem białego kminku. Dom w samej głębi tej sporej przestrzeni stojący niski był, szary, słomą pokryty, z jednym kominem i słomianą strzechą. Do ogrodu stał boczną ścianą, w której świeciły dwa spore okna, a mały ganek z zębiasto wyrzeźbionym okapem i niskie drzwi do wyjścia miał od dziedzińca, na którym zza niziutkiego opłotku widać było świron z wystającym i na kilku słupkach opartym dachem i stajnię. Stodoła wyglądała zza domu i kilku tuż przy sobie rosnących lip, a jeszcze dalej za dziedzińcem i lipami ledwie widzialny z wysokiej góry migotał wąski pas Niemna z żółtą za nim ścianą i u samego skłonu nieba ciemną wstęgą boru. Promienie słońca, które pochylało się już do zachodu, igrały po trawie i w gałęziach rozżarzały barwy kwiatów, a wiśnie w wielkie rubiny zamieniały. Nad tym wszystkim w głębokiej ciszy dzwonił w drzewach świergot wróbli. Brzmiało monotonne, basowe brzęczenie pszczół i wzbijało się morze woni z przemagającym wszystkie inne zapachem świeżo skoszonej trawy. Na skraju okolicy nad Jarem Nadniemeńskim do dziś stoi figura Chrystusa dźwigającego krzyż, o którym mówi się w Bohaterowiczach jako o mogile założycieli rodu. Z XVI-wieczną mogiłą nad Parowem Nadniemeńskim połączyła Orzeszkowa legendę o Janie i Cecylii, pracowitych prarodzicach rodu Bohaterowiczów, o których opowieść prawdopodobnie usłyszała od mieszkańca wioski. Fragmenty opowieści o Janie i Cecylii przybliżą Państwu Elżbieta Michta i Magdalena Musiał, bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni. Było to w starych czasach, w 100 lat albo może jeszcze i mniej potem, jak litewski naród przyjął świętą wiarę, kiedy w te strony przyszła para ludzi.
Niewiadomego oni byli nazwiska, niewiadomej kondycji i to tylko można było poznać i z mówienia, i z ubioru, że przyszli z Polszczy. Dla jakiej przyczyny porzucili oni swój kraj rodzony i aż tu przywędrowali? Zarówno niewiadom było. Kiedy spotykający ich ludzie pytali o nazwisko, odpowiadali, że przy chrzcie świętym nadano im imiona Jan i Cecylia. A kiedy ktokolwiek chciał wiedzieć, dokąd i dla jakiej przyczyny wędrują, mówili: szukamy puszczy. Widać było ze wszystkiego, że bali się jakiegoś pościgu i żądali skryć się przed ludźmi, a żyć tylko pod boskim okiem. Całej pewności co do tego nie ma, ale takie o nich chodziły głosy, że kondycja ich była nierówna. On był ciemnej twarzy i bardzo silny w sobie, tak jak to rzadko pomiędzy panami, a najczęściej pospólstwem bywa. Ona, czy to szła, czy to stała, czy mówiła, czy milczała, wydawało z siebie pańską wspaniałość i piękność. Ale jak tam było z ich początkiem? Wszystko jedno. Dość, że nietrudno znaleźli to, czego szukali. Cały tutejszy kraj zalegała pod ten czas nieprzybyta puszcza, w której Pan Bóg nasiał co niemiara jezior błękitnych i łąk zielonych. Pod ten czas nie było na tym miejscu żadnego kawałka zoranej ziemi ani żadnego ludzkiego plemienia. Z tej strony rzeki i z tamtej strony rzeki, na prawo i na lewo, naprzód i w tył, rosła jedna tylko puszcza. Jan i Cecylia upatrzyli sobie właśnie to miejsce, gdzie teraz ten pomnik stoi, a gdzie pod ten czas stał dąb taki stary, co może i 1000 lat miał wieku, bo w jego wydrążeniu bawoła skryć byłoby można. I pod tym dębem zbudowali sobie najpierw chatę, czyli takąż numę bez pieca i komina, nędzną i smrodliwą. Od razu inszej zbudować nie mogli. Lepiej mówiąc, on zrąbywał drzewa, oprawiał kłody i budował, a ona zbierała orzechy i dzikie jabłka. Gotowała rybę, doiła bawolicę, którą on rychło sobie obłaskawił. Naprawiała odzież, a gdy wieczór przyszedł i on położył się pod dębem z oszczepem i łukiem napiętym przy boku, by zawsze od dzikiego zwierza się obronić, siadała przy jego głowie, śpiewając i grając na harfie. Z wysokiego domu pewno była, bo po anielsku grała i śpiewała i ręce z początku miała takie białe by lilie. Ale krótko tego było, bo pracując ciężko, w niewygodach i niebezpieczeństwach straszliwych, prędko pociemniała na twarzy i rękach, wyrosła, zmężniała w sobie, że podobną stała się do płowej łani, której trudności i samotności leśne najmilsze. Jako pierwsza matka ludzkiego rodu miała ona podobno włosy złociste i takie długie, że pokryć nimi mogła siebie i swoją harfę. Gdy też późnym wieczorem nad sennliwym mężem śpiewała, on, choć sennliwy, pieścił się z jej włosami, a potem o wschodzie słonka zdrowy i wesół do roboty wstawał, bo siły miał wzmocnione i serce pocieszone przez nią. Jednakowoż pomimo kochania i wszelakich jego rozkoszy nachodziły ich takie potrzeby i strachy, że inszym ludziom i pomyśleć o nich byłoby trudno. Wszystko tu było nie tak jak teraz, ale okropniej i dziczej. Po puszczy chodziły stada żubrów, turów, niedźwiedziów, dzików i wilków. W gałęziach czaiły się drapieżne jastrzębie i krogulce. Szerokimi skrzydłami łopotały krzywodziobe orły. Wszelako tam bywało. Ciężko i mile, straszno i bezpiecznie. To tylko jest pewne, że nacierpieli się oni nadmiar głodu, kłodu, strachu, że wiele razy od upału i mozołu skóra z rąk i z nóg im złaziła, a od wiatrów i mrozu piekące bąble obsiadły ciała. Może 20 roków minęło w tej męce,
kroplami rozkoszy słodzonej, aż po puszczy puściły się pogłosy o tej parze ludzi, że przemyślnością swą i krwawą pracą kawał duży lasu wyplenili, zboża nasieli i inszych różnych roślin nasadzili, że dom sobie zbudowali widny i czysty, z którego też dym przez komin wychodził, a że nabyć u nich można niektórych takich rzeczy, których na szeroki okół nikt jeszcze nie miał. Jan i Cecylia w prędce rodzonych doczekali się pomocników. 6 synów i 6 córek urodziło się im i wyhodowało nad brzegiem tej wody, w cienistościach tej puszczy, pod okiem jedynego Boga. Stąd synowie pojmowali żony, stamtąd przybywali mężowie dla córek i poślubiwszy je, nie odjeżdżali nigdzie, tylko tu sobie budowali chaty, a tnąc las coraz dalej uprawiali pola. Tak przeminęło lat 80, albo może i więcej, od tego dnia, kiedy Jan i Cecylia pierwszy raz na tej ziemi nogi swoje postawili. Aż jednego razu znaleźli się ludzie, którzy samemu królowi donieśli, jakie to dziwy dzieją się gdzieciś w kraju litewskim, w najgęstszej puszczy nad samym brzegiem Niemna. Król pojrzał, krzyknął aż ze zdziwienia i żartobliwie do panów swoich zawołał. Hej, hej, waszmość panowie, widzi mi się, że ktoś tu dla mnie nowe królestwo gotuje. I odwrócił się do Jana. Ty, starcze, wedle własnego żądania bezimiennym ostaniesz i jakeś się urodził, tak w grobie legniesz pospolitakiem. Ale żeś był bohaterem mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i srogim zwierzom odebrał, a zwojowawszy ją nie mieczem i krwią, ale pracą i potem piersi jej dla mnogiego ludu otworzył, a przez to ojczyźnie bogactwa przymnażając, przeto dzieciom twoim, wnukom i prawnukom, aż do najdalszych pokoleń i samego wygaśnięcia rodu twego, nadaje nazwisko od bohaterstwa twego wywiedzione. Tu z prawicą wyciągniętą nad zdumiałym ludem król donośnym głosem wypowiedział. Oto ten ród, idący od człowieka z kondycji pospolitego urodzenia, idzie w porównanie ze szlachtą rodowitą krajową i wszystkich praw stanowi rycerskiemu odpowiednich odtąd, aż do wygaśnięcia swego używać ma i takowe wykonywać. Nobilituję was i nakazuję, abyście nosili nazwisko bohaterowiczów, a pieczętowali się klejnotem pomian, który jest żubrzą głową na żółtym polu osadzoną. Jako pierwszy rodziciel wasz pokonał żubra i z odwiecznego jego siedliska uczynił to wdzięczne i obfitością ciekące pole. Drodzy państwo, do cech charakterystycznych świata przedstawionego w Nadniemnem zalicza się wszechobecność przyrody. Warto przy tym wspomnieć o innym, poza pisarskim zamiłowaniu Orzeszkowej, którym było tworzenie zielników. Poza działalnością literacko-publicystyczną zajmowała się studiowaniem roślin, popularyzowaniem ich leczniczych i estetycznych właściwości, wniosła duży wkład w rozwój florystyki, fitogeografii oraz fitoetnografii. Stworzyła całkiem pokaźną kolekcję 460 roślin, mających ludową nazwę i zastosowanie, które zebrała pod przewodnictwem ludowych znachorek. Fragment niezwykłych opisów nadniemeńskiej przyrody przedstawi państwu pani Elżbieta Kendra, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia księdza Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie. Wrócić mogła w kwadrans, wróciła po paru godzinach. Spędziła je na zielonych miedzach, rośliny te zrywając. Zawsze je lubiła, ale nie znała nazw ich ani dziejów. Teraz, kiedy z każdą z nas mogła po imieniu powiedzieć, kiedy rozkwita i w jakich dniach późnego lata lub jesieni znika z ziemi, którą stroiła. Czy podobna, aby ten słuszny, zgrabny chłopak z błękitnymi jak turkusy oczami, który gdy nadchodziła wiązał w snopy zrzęte zboże, mógł czegokolwiek ją nauczyć?
jednak nauczył. Długo razem chodząc po miedzach i układając ten bukiet, bardzo do różnobarwnej miotły podobny, nieustannie ze sobą rozmawiali, nie o sobie jednak, tylko o tej naturze, której wtedy wydawali się wolnymi i szczęśliwymi dziećmi. Justyna pamiętała całą tę lekcję wziętą z tak rumianych, a tak przecież niekiedy wzruszonych ust Jana Bohaterowicza. Ta delikatna łodyżka z mnóstwem trójkątnych i w przedziwne fugi wyrżniętych wisiadełek u szczytu to drżączka, która ręką ludzką poruszona wydaje się żywą, trwożliwą istotą. A to lenek kukawki, szorstki i twardy, z szafirowym kwiatkiem służącym do uścielania gniazda miłemu ptakowi wiosny. To szelestuszka o liściach prawie złotych i przy każdym dotknięciu zdających się coś tajemniczo szeptać, a to w bujny, śnieżny kwiat ustrojona, trująca gałąź psianki. Ten liść szkarłatny jest więdniejącą lebiodą, która na trawy zielone rzuca krwiste plamy, a ta wijąca się gałązka drobnym różowym kwiatem osypana to szczęście. Nazywa się ona szczęściem dlatego, że wróży dziewczętom. We włosy wpleciona, jeśli rozkwitnie, ukochany kocha wzajemnie. A wzajemność w kochaniu, czyż nie jest szczęściem? Zamyślonym na ustach uśmiechem Justyna wzięła z wielkiego bukietu gałązkę szczęścia i wplotła ją w czarny swój warkocz. Potem stanęła przed otwartym oknem z cieniutką i uperfumowaną kartką papieru, którą ze stołu wzięła. Przez chwilę szemrała ona w jej ręku, jakby była złotawą gałązką szelestuszki, aż powoli, z namysłem, któż odgadnie, może z walką Justyna rozdarła ją na kilkanaście drobniutkich płatków, które rozsypały się za oknem i w morzu słonecznego światła zniknęły. Jak giętka roślina polna w jej warkoczu, tak i na jej ustach wiła się cicha nuta. Lecą liście z drzew, co wyrosły wolne, na mogile śpiewa jakieś ptasze polne. Eliza Orzeszkowa przeszła do historii jako jedna z najważniejszych pisarek pozytywizmu i polskiej literatury w ogóle. W latach 1905 i 1909 jej nazwisko wymieniano wśród najpoważniejszych pretendentów do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, lecz jej kandydatura przegrała po raz pierwszy z Henrykiem Sienkiewiczem, a po raz drugi z Selmą Lagerlöf. Chociaż przyświecała jej zasada powieści tendencyjnej, kierowała się przesłaniem swojej epoki, czyli pracy organicznej i pracy u podstaw. Przed Państwem we fragmencie o codziennym życiu na wsi jeszcze raz uczestnicy dyskusyjnego klubu Książki w Zawoni, Paulina King, Ania Balaszczuk i pan Maciej Jezierski. Na kilku snopach w jednym miejscu złożonych Justyna siedziała w zamyślonej postawie z twarzą na dłoń spuszczoną. Uważnie, ciekawie przypatrywała się ruchom pracującego przed nią mrowiska ludzi. Ona także od dnia tego, w którym po raz pierwszy weszła do zagrody Anselma i Jana, od wieczoru tego, w którym wraz z nimi wróciwszy z parowu Jana i Cecylii, pod dachem ich parę wieczornych godzin spędziła, odbywała podróż po kraju nieznanym. Przedtem, w bezpośrednim jego sąsiedztwie żyjąc, wiedziała o nim to tylko, że istnieje. Wiedziała to w sposób obojętny, niewyraźny. Teraz przenikała w coraz dalsze jego głębie. Jak imion i dziejów wielu z tych roślin dzikich i pachnących, po które zawsze sięgała chciwie okiem i ręką, tak imion i dziejów wielu z tych ludzi już się nauczyła. Ta podróż po kraju natury, ku któremu zawsze pociąg czuła i ludzi, których dotąd nie znała, budziła jej ciekawość i zajmowała umysł. Nie darmo dawny jej kochanek wspominał o jej dawnych marzeniach i zapałach. Była do nich skłonną i teraz, bo pochylona, z blaskiem w oczach i uśmiechem na wpół otwartych ustach,
wsłuchując się w szepty ziemi, uczyniła ruch taki, jakby zaraz sunąć się z niskiego siedzenia swego i do jego łona przypaść miała. Tymczasem pod rękami coraz gorliwiej pracujących żniwiarek szelest kłosów stawał się coraz głośniejszym. Coraz żwawiej rzucane snopy, upadając na wozy, wydawały głuche, szemrzące stuki. Od ziemi, oblanej wonią świeżej słomy i okrytej ścierniskiem wyhaftowanym w drobne kwiaty, Justyna podniosła twarz. Zbladłą nieco, zesztywniałą, przez kilka minut postarzałą o kilka lat, ze źrenicami przygasłymi, które wilgocią zachodziły. Z dziwnym zmieszaniem, jakby nagle uczuła się w tym miejscu gościem natrętnym, istotą obcą i niepotrzebną, chwastem w kłosy wplątanym, uczyniła ruch do powstania. Usiadła jednak znowu i zmieszane, niespokojne spojrzenia rzucała dokoła siebie. Jedno z tych jej spojrzeń spotkało się ze stojącą w pobliżu znieruchomiałą postacią Jana. Od kilku minut, już robotę swą przerwawszy, u samego woza, do połowy snopami napełnionego stojąc, wpatrywał się on w Justynę z takim wytężeniem, że aż głowę podawał naprzód, a na białe czoło wystąpiła mu znowu gruba, poprzeczna fałda. Nagle widły mu z rąk wypadły i namiętnym niepokojem zadrgały rysy. W mgnieniu oka znalazł się przy niej. Pochylił się, uczynił ruch taki, jakby rękę jej chciał pochwycić, lecz tylko przyciszonym głosem przemówił. Co pani takiego? Taka pani raptem zrobiła się smętna, aż łzy w oczach stanęły. Dla jakiej przyczyny? W retrospekcjach powieści pojawiają się nawiązania do powstania styczniowego z roku 1863. Mogiła powstańców symbolizuje męstwo i heroizm, nawiązuje do tradycji warg narodowo-wyzwoleńczych i przez całą akcję w powieści nie pada ani razu zaplonione przez cenzurę słowo powstanie. Ani razu nie zostaje wymieniona data 1863. Ale pamięć o powstaniu jest wszechobecna. Fragment o wyprawie Jana i Justyny do mogiły powstańców przytoczy pani Kamila Kruszona i pani Agnieszka Buczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni. W górę rzeki powoli płynęli. Nad rzeką wznosiła się z jednej strony naga, żółta ściana z nieruchomym borem u szczytu. Z drugiej wysoka, zielona góra, u której wierzchu białe i szare domostwa okolicy z gankami swymi świecącymi oknami i dymiącymi kominami, jak paciorki, jedno po drugim, wychylały się zza zieleni potężnych drzew i przezroczystych gajów. W błękitach wody, pod delikatnym rysunkiem drobnych fal, sunęły ciemne odbicia przepływających pod niebem chmur. Nie były to chmury natychmiastową burzą grożące, ale raczej białe obłoki mętną szarością wydęte, wydłużające się wciąż i przybierające. Tam, gdzie rzeka daleko przed pomykającym czółnem zza bór skręcała, zgromadzały się one, łączyły i skłony nieba zasłaniały ścianą wełniastych, ciemnych, srebrem obrębionych kłębów. Może dziś deszcz albo i burza będzie, zauważył Jan, który na wąskiej ławeczce w sam prawie dziób czółna wprawionej siedział. Wodę patrzał i z pochyloną nieco głową powoli wiosłem falę jej rozganiał. Na wysokiej zielonej górze zniknęły ostatnie domy okolicy, a tuż za nimi góra rozszczepiła się na rozpadlinę głęboką i długą, otwierającą się od strony rzeki olbrzymim trójkątem ścian, w tył odgiętych i ku szczytom rozwierających się coraz szerzej. Jan ruchem głowy wskazał Justynie parów Jana i Cecylii i napełniające go nieprzebite różnymi odcieniami zieloności, mieniące się jaskrawymi barwami kwiatów i jagód, nakrapiane gęstwie roślinne. Podniosła się trochę na swym siedzeniu w tym chaosie linii i barw, pragnąc odkryć stary grobowiec. Schowany on jest przed światem i z niejakiej strony zobaczyć go nie można, rzekł Jan. Chyba jesienią, kiedy drzewa i krzaki wszystkie liście swe utracą.
zamajaczy on przed oczami tego, kto tędy płynie. Opowiedział, że do mogiły Skorczyna i Bohaterewicz dwie drogi prowadzą. Można przeprawić się na przeciwną stronę rzeki, naprzeciw dworu lub w okolicy i potem dobrą godzinę iść lasami. Albo płynąć trzeba dłużej, z pół godziny i wylądować na piaskach, od których do tego miejsca i wiosty nie były. Powiózł ją długą drogą, bo chciał jej pokazać piaski. Wzrok Justyny ze zdziwieniem przesunął się do tej pustyni, której nie widziała nigdy, nad którą też prawie nigdy nie patrzyło żadne ludzkie oko, bo żadna praca, żaden plon i żadna dokądkolwiek prowadząca droga nie przewiodła tutaj ludzkich kroków i zamiarów. Ale gdy spojrzała na towarzysza swego, większe jeszcze uznała zdziwienie. Jan zdjął czapkę i zamyślanymi oczami wodził po nagich szczytach pagórków. Miał postawę człowieka, który stanął na progu kościoła i wpatruje się w ołtarz. Można by pomyśleć, że nigdzie tyle, ile w tym miejscu nie czuł się człowiekiem i nigdy tyle, ile doznał ludzkich, wyższych od codziennego życia, dalekich uczuć i myśli. Dawno tu nie byłem, zaczął takim głosem, jakim człowiek u progu świątyni przemawia. Może 5 lat nie byłem? Stryj woli na mogiłę tamtą drogą chodzić, bo raz, jak przez te piaski szedł, twarzą prost na ziemię upadł i z godzinę od płaczu ryczał. Drodzy Państwo, mogiła u Orzeszkowej nie jest zwyczajnym grobem zbiorowym, lecz miejscem świętym. Orzeszkowa podkreśla, że powstało ono z wielkiego zrywu ducha i bohaterstwa. Dlatego ma nadzwyczajną siłę oddziaływania na żywych. Polana otoczona ścianą lasu, mogiła ołtarz w głębi boru, wszystko przypomina kościół leśny. Jak w kościele zachowują się tu Jan z Justyną. Jan zdobywa się na wyznanie wspomnienia, jakie zachował w pamięci, kiedy jego ojciec odchodził ze wsi, by dołączyć do powstańców. Fragment ten przytoczą Franciszek Kuczyński, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia, oraz Aleksandra Rap i Julia Siwik, uczennice ze Szkoły Podstawowej imienia księdza Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie. Pan to wszystko dobrze pamięta? A jakże? Pani i wiary dać nie może, jak pamiętam. 7 lat pod ten czas skończyłem. 8 mi szedł. To może i nie dziwno, że pamiętam. Uszli już byli 50 kroków naprzód. Jan znowu z twarzą zwrócił się ku pagórkowi i stanął. Stąd niemna nie widać, zaczął. Ale my wtedy z tego pagórka 2 godziny, albo może i 3, patrzyli na rzekę, którą przepływały czółna i łodzie, z jednej i z drugiej strony ludzi przywożąc. Od brzegu do brzegu zaś szedł i powracał promyk na łodziach nieduży. Wszyscy przez te piaski przeszli, przejechali i już ich widać nie było. Wieczór zrobił się majowy. Jak dziś pamiętam, że księżyc dobrze już posunął się do środka nieba i tkwił nad samymi piaskami. Cichość panowała na rzece, na brzegach tylko w Boże słowik śpiewał. W ten czas ojciec pocałował matkę, coś ci się jej poszeptał, a potem mnie z ziemi na rękach swoich podniósł i całować zaczął. Wprzód nikt mnie tak nie całował, bo człowiekiem był więcej pochmurnym niżeli wesołym i częściej w milczącym zamyśleniu pogrążał się, niż okazywał to, co miał w sobie. Ale w ten czas ojciec, dziecko swe żegnający w zamkniętości swej nie wytrzymał. Cisnął mnie do siebie tak mocno, że aż bolało. I mało nie 1000 razy mnie pocałował. W tej samej minucie pan Andrzej żegnał się ze swoją żoną i ze swoim synkiem.
Stała też tam panna Marta, która w tę porę młoda jeszcze była. I kiedy troszkę w przód stryja żegnała, święcony medalik jakiś na szyi mu powiesiła. Stało i więcej ludzi różnych ze dworu i z okolicy. Może wszystkich osób ze 20. Kiedy mnie ojciec pocałował, przestał i z rąk mnie wypuścił. Tego momentu już nie pamiętam. To tylko pamiętam, że zobaczyłem go jeszcze, jak obok pana Andrzeja przez te piaski jechał. Widać, bardzo płakałem i łzami w przód zobaczyć go nie mogłem. W ten czas dopiero zobaczyłem, kiedy znajdował się na połowie drogi pomiędzy pagórkami a borem. Księżyc tkwił wprost nad piaskami, a w jego światłości ojciec i pan Andrzej, jeden przy drugim, na koniach równej piękności jechali. Jechali oni ani bardzo prędko, ani bardzo powoli. Czapki ich karman z nowym kolorem świeciły, a konie pod nimi podnosiły się równo, równo jak przy muzyce. Nie obejrzawszy się ani razu, piaski na ukos tędy przejechali i tam widzi pani te miejsce, gdzie jodły mieszają się z sosnami. Tam w tym miejscu z oczu naszych znikli. Słowik w borze śpiewał. Wyciągniętym ramieniem wskazywał punkt boru, ku któremu właśnie zbliżały się powoli. Szli teraz po szeroko, rozpościerając się w różowych girlandach wrzosów, milczeli chwilę. I więcej już pan ojca swego nie widział. Raz już tylko po ostatnim rozstaniu o nim usłyszałem. Drodzy Państwo, zanim nad Niemnem zdobyło miano jednej z najbardziej znienawidzonych szkolnych lektur, uchodziło za doskonały obraz społeczeństwa po powstaniu styczniowym. Eliza Orzeszkowa opisała ideę patriotyzmu i wychwalała polskie dziedzictwo, dając nadzieję na przyszłość. Jej proza przemawiała do całych pokoleń, to też nic dziwnego, że w drugiej połowie lat 30. postanowiono przenieść ją na ekran. Kolejny plan przeniesienia nad Niemnem na ekran zrodził się dopiero w drugiej połowie lat 80. Premiera odbyła się 36 lat temu, 5 stycznia 1987 roku. Tym razem jednak nie pofatygowano się już nad tytułową rzekę, ale nie z lenistwa. Ekipa nie otrzymała po prostu zgody na wjazd do Związku Radzieckiego. Okazało się, że Bóg jest bardzo podobny do Niemna. Cała okolica Drohiczyna, Białegostoku, Białej Podlaskiej zagrała w filmie. Film Zbigniewa Kuźmińskiego zachwycił widzów i krytykę, a reżyser i ekipa odebrali szereg wyróżnień, między innymi Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki pierwszego stopnia oraz Nagrodę Szefa Kinematografii za twórczość filmową. Naturalnie największymi gwiazdami byli odtwórcy głównych ról, pani Iwona Katarzyna Pawlak i pan Adam Mariański. I proszę Państwa, właśnie dzisiaj na naszym wydarzeniu gościmy nad Niemnem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo miło, bardzo ciepło. Można by rzec w scenerii nadniemeńskiej. Otóż wyobrażam sobie, że to jest takie cudowne zakole Niemna, a wiem o tym, że tak mogłoby być, bo Iwonko, Kasiu, kochana, będąc w Bohaterowiczach, na skarpie nadniemeńskiej, rzeczywiście są podobne zakola. Plus prawie że dworek Korczyński. I pogodni, mili, ciepli, promienni ludzie, mieszkańcy, przypominają tę atmosferę. Bardzo dzień nam dobry, miło. Dzień dobry jeszcze raz. No zapraszamy do fragmentu nad Niemnem. Prosimy tło.
Jedną sekundkę. Pan Adam musi okularki, bo to jednak 36 latek minęło. Latach. Dobrze, że jeszcze pamięć jako taka. O, bez przesady, Adaś. Nie dam. Ty, Kasieńko, to bez zmian. Prawda? O, dziękuję bardzo. Kasia. Dziękuję. Tak mówię Kasieńka, bo tak mi się przykleiło. Dwojga imion, a na planie cały czas było Kasieńko. Co mam teraz mówić? Gdzie mam iść? To nieprawda, bo tak, było. Prawda. Adasiu, powiedz mi, jak grać. Adasiu, pomóż. Tak jak grasz. Tak było. Bądź sobą i będzie pięknie. Tak, od serca. Świetnie. Zaledwie na krawędzi zielonej góry stanął, gdy niżej, w połowie jej stoku, pod rozłożystą topolą srebrną, białą suknię i czarne włosy, w grona czerwonych jarzębin zdobne zobaczył. W mgnieniu oka obok Justyny stanął. Strasznie zląkłem się, mówił. Myślałem, że pani może już do domu poszła, bez pożegnania. Justyna ruchem ręki ukazała mu roztaczający się przed nimi widok. Był on wspaniałym i olśniewająco świetnym. Blade słońce jesienne w momencie zachodu swego ustroiło się w takie blaski i barwy, jakich na zenicie nawet królując nie posiadało nigdy. Tarczy słonecznej widać nie było, bo kryła ją płachta złota, purpurą i fioletem zakończona. Wyżej zaś po całym błękicie nieba rozsiały się puchy obłoków, szkarłatem i złotem nalanych i nierówne, podarte, krepowe niby smugi srebra i fioletu. Wszystko to było ruchome, niby żywe, płynęło, przelewało się, mieniło i jak w zwierciadle odbijało się w szerokich, przejrzystych, prawie nieruchomych wodach rzeki. Więc i ona od dalekiego zakrętu płynęła zrazu samym czystym złotem, a potem na dnie swoim ukazywała rozrzucone w nieładzie rubiny, opale, ametysty i agaty. Wydawała się rozwartą i kryształową szybą, przysłoniętą kopalnią klejnotów. Za rzecznym boże, także blaskami przenikniętym, żółte pnie sosen wyraźnie oddzielały się od siebie, a pomiędzy nimi z dala nawet dostrzec było można krwistą rdzawość usychających paproci i dno lasu, upływającą w srebrzystość siwych mchów. Górą po koronach sosen, prawie czarnych tu i ówdzie, ślizgały się i kładły złote i seledynowe rąbki. Wszystko to zaś, niby zaklęty obraz, stało w zupełnej ciszy i pustce powietrza. Rybitwy, morskie wrony i jaskółki już w dalekie strony odleciały. Inne ptactwo po gniazdach usypiało i tylko w rozłożystej topoli srebrnej czasem jeszcze ćwierkało coś, szeleściło i wnet milkło. Jan patrzał na wodę, bór, niebo, cudności, rzekł. Cudności, powtórzyła Justyna. Spojrzeli na siebie i wnet znowu utopili wzrok w rozwartej u stóp ich kopalni klejnotów. Z nieba i spod wody padały na nich i od stóp do głów oblewały ich blaski gorące i świetne. Stali w nich nieruchomi, milczący, z tym wewnętrznym drżeniem, którym napełnia ludzi zbliżenie się wielkiej chwili ich życia. Tak nadlatujący z oddali wicher wstrząsa głębiny lasów i tak przed wejściem słońca dreszcz rozkoszy i trwogi przebiega po obudzonej ziemi. Zaczynali rozmawiać, ale rozmowa im nie szła. Głosy cichły, czymś przytłaczane i słowa urywały się w połowie. Zdawać się mogło, że o czymkolwiek mówić zaczynali, wszystko nie było tym, o czym mówić pragnęli, a nie mogli, jeszcze nie mogli. Pod ogorzałą skórą twarzy Justyny przepływały co chwilę rumieńce zawstydzenia. Oczy Jana
co chwilę zwracały się ku niej i nieśmiało lub z chmurną trwogą odwracały się w inną stronę. Było to tak, jakby oczekiwali, aby z nich spłynęły i na świecie przygasły te wielkie blaski, które każdy rys i każde drgnienie ich twarzy ukazywały z wypukłością rzeźby wśród jaskrawego tła umieszczonej. Wkrótce też przygasać one zaczęły na niebie, a jednocześnie i wody rzeki powlekały się szarością, po której już tylko tu i ówdzie błądziły fioletowe lub czerwonawe smugi. Drzewa boru zmniejszyły się i utworzyły czarną, nieprzebitą dla oka ścianę. Zmrok przezroczysty łagodnymi falami spływać zaczął od gwiazd, które stopniowo pozapalały się na pociemniałym sklepieniu. Cisza panowała wielka. Wtem wśród ciszy od dalekiego punktu okolicy doleciał przeciągły, kilka razy powtórzony okrzyk. Ktoś kogoś wołał. Niby w borze przyczajony duch psotny, a smętny, wołanie to porwał i niósł w głębie boru, powtarzając je długo, przeciągle, srebrnie. Echo! Szepnęła Justyna. Z tego miejsca, gdzie teraz stoim, najlepiej echa słyszeć się dają, odpowiedział Jan i jakby towarzyszce przyjemność chciał zrobić, donośnie zawołał. Ho, ho, ho! Za rzeką po głębinach boru poniosło się długoraźnie wesołe. Ho, 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 ho! Ostatni dźwięk doleciał tu już tylko przeciągłym, rozwiewnym westchnieniem. Niech pani teraz trochę z echem porozmawia, poprosił Jan. Zbliżył się do Justyny tak, że ramieniem rękawa sukni jej dotykał. W przytłumionym głosie jego czuć było, że drżał. La, la, la! Zawołała śpiewnie, figlarnie echo, aż pod koniec firmamentu poniosło nutę. La, 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 la! Znowu jednak nie było to tym, o czym mówić chcieli. Panno Justyno, zaczął Jan. Niech pani echu powie te imię, które dla pani najmilsze jest na świecie. Proszę, proszę, na wszystko proszę, zawołać tego, kto dla pani miły. Pod spadającymi na jej czoło listkami topoli stała prosta i tak wzruszona, że na chwilę oddech zatrzymał się jej w piersi, aż nad coraz więcej ciemniejącą rzeką, w coraz ciemniejszym powietrzu zabrzmiało imię... Janku! Bór przeciągle, głośno, śpiewnie trzy razy odpowiedział... Janku! Janku, Janku! Justyna na rozśpiewany bór patrzała, lecz czuła, że kibic jej otacza ramię drżące, niecierpliwe, a przecież jeszcze nieśmiałe. Zalękniona także rumieńcem w zmroku płonąca, z uśmiechem zmieszania próbowała jeszcze z echem rozmawiać. Janku! Zawołała jeszcze, ale echo nie odpowiedziało. Tak wołanie było ciche i tak prędko na jej ustach stłumił je pocałunek. Powoli, uwalniając się z jego objęcia, twarzą w twarz przed nim stanęła, obie dłonie położyła mu na ramionach i dobrowolnie, z dreszczem szczęścia, z rozkoszą ufności, bez granic, głowę na jego pierś pochyliła. Królowo moja, najdroższa, jedyna, naprawdę moja, czy moja, czy moja? Na zawsze. Odpowiedziała. Na dalekim zakrętem niemna, jakby z wody wypłynął ognisty sierp wschodzącego księżyca, prędko powiększał się, zaokrąglał, podnosił, aż na rzeką zawisł ogromną, pałającą tarczą. Gwiazdy gasły, świat tonął w ciszy i rozwidniał się łagodną, marzącą światłością. Pod srebrną topolą szemrały szepty tak ciche, że nie słyszał ich nawet człowiek,
który w grubej kapocie i wielkiej kosmatej czapce u szczytu góry pod rzędem lip nieruchomych siedział, z głową opartą na ręku i twarzą ku księżycowi obróconą. Dziękujemy pięknie. Dzięki. Drodzy Państwo, pani Iwona Katarzyna Pawlak i pan Adam Mariański, główny odtwórcy ról filmowej dobrze, adaptacji. Dobrze. Tak o nas mówią. Bardzo dziękujemy.